Wiem, że dla wielu z Was czas tej pandemii to jest czas niepokoju, lęku, niepewności. Dla mnie jest to cudowny czas. Najcudowniejszy okres w moim życiu, ponieważ to jest czas prawdy. Czas prawdy. Ja już przestałam się bać dużo wcześniej. A jeżeli chcesz, żebym Ci coś powiedziała o lęku, mój były mąż, lekarz systemowy, z rodziny systemowych lekarzy, pytał mnie od czasu do czasu, zadawał mi pytanie, to jak, kiedy w końcu zamierzasz zaszczepić nasze dzieci na wszystko? I patrzył z zaciekawieniem, jak blednę. Powiedzieć Ci coś o lęku? Tak, to trwało kilkanaście lat. Kilkanaście lat. Bałam się izby lekarskiej. Myślisz, że się teraz boję ich sądów? W przyszłym tygodniu mam w Warszawie kolejną rozprawę wyższej instancji sądu lekarskiego za mój post, za moje posty na Facebooku, iż pandemia to ściema i ostrzegałam przed tym, żeby się nie szczepić. Myślisz, że się boję? Ani trochę. Bałam się przez kilkanaście lat, kiedy to izby lekarskie dręczyły lekarzy homeopatów, strasząc ich ciągle właśnie procesami, odebraniem prawa wykonywania zawodu za to, że się zajmują holistyczną metodą uzdrawiania, jaką jest homeopatia. Lekarzy homeopatów gnębiono i wszyscy żyliśmy w strachu. Ponieważ leki homeopatyczne były na receptę i nie mogłam sobie pozwolić na odebranie prawa wykonywania zawodu, bo to jest coś, co kocham, coś, co jest ścieżką mojej duszy. Czy się teraz boję? Czy mogą mi teraz coś zrobić? Wiecie, kochani, jest taki moment, jest taki moment w życiu człowieka, w jego rozwoju, że cokolwiek uczyniliby przeciwko Tobie, to tylko Ci służy. Jest taki moment. Pozdrawiam Was serdecznie.